Witam ponownie w moim warsztaciku. Dziś nadarzyła się okazja porównać te dwie wkrętareczki. Ta akurat jest moja. Tą kupił kolega samobody za 159 w Lidlu. I chciałbym je porównać, gdyż obie posiadają udar. Oczywiście mnie to zaciekawiło, która by wypadła lepiej w tym zestawieniu. Ta ma 50 Nm, ta 45. I to jest ponoć najmocniejsza wkrętarka z tradycyjnym silnikiem oferowana przez Lidl. Także fajnie by było porównać ich siły. W sumie to się zajmiemy siłą. No i może trochę powiercimy w jakimś miękkim metalu albo kamieniu, cegle, zobaczymy. Także zapraszam. Na czym by to potestować? Tak pomyślałem, że zwykłe wkręty czerniaki, tak zwane GK czy inne tam drewniaki, by były za mało reprezentatywne. Także brałem takie kloce. Typowo. Pójdą na siłę i sprawdzimy, jak sobie poradzą te wkrętarki, chociaż wiadomo, że nie są przeznaczone do takiego wkręcania. Tu już racje jakieś klucze udarowe, zakrętarki udarowe, o, zakrętarki udarowe już bardziej do takiej rzeczy. Ale myślę, że to będzie jakaś wykładnia siły tego, jakie posiadają właśnie te wkrętareczki. Także kręcimy. Ok, śruby przygotowane. Ustawienia, pierwszy bieg, czyli maksymalna moc, nawiercenie, tu mamy 6 razy 60 śrubę. Bez problemu, 6 razy 100. Wąski kąsek. Nasadka 13, to jest 10 razy 60. No problem, 10 razy 80. Okej, do końca. No i ten fikuśny, jakiś wkręt ciesielski, 6 razy 120. Bardzo ostry. Jak widać, no problem. Teraz się zajmiemy Parkside'em. Może tą rączkę wykręcę, bo chyba nie będę się i tak potrzebował. Mam nadzieję, że ten klocek wytrzyma to wkręcanie. Taki kloc. Jedziemy. Małe. Pierwszy bieg. Ustawienie. O, wiercenie. Takie same szanse. I... Poszło. Jakby lżej. Subiektywna cena. Zobaczymy teraz. No, już zaczyna wykręcać rękę. Jeszcze. Aha. Jest moc. I ten to tylko będzie już chyba. Także widzicie, bez problemu obie, choć coś mi się wydaje, że ta ma większą moc, ewentualnie przełożenie. Coś czułem, że lżej w to wchodzi. Żeby było widać, że jak wykręca łapę. Dobra, to by było na tyle. Idziemy dalej. Ok, teraz trochę powiercimy z udarem. Zwykła cegła. Wiertło żadne tam 6 czy 8, normalna, dycha, porządna, świeża. Drugi bieg ustawiony na udar. I jedziemy. Tak sobie zaznaczyłem mniej więcej w razie czego, żeby
do tych samych punktów wiercić. Jedziemy. Jak widać, jakichś specjalnych problemów nie było, ale wiadomo, cegła. Dobra. Czas na Parkside'a. Te same ustawienia, drugi bieg, udar. Sprawdź organoleptycznie. Też czułem odrobinę więcej mocy. Ciekawe. Dobra, zajmijmy się czymś twardszym. Teraz. Teraz już jest twardszy zawodnik. Mamy odlew betonowy z pralki. Także powinno być już całkiem trudno dla nich. Sprawdźmy. Jedziemy. Te same ustawienia. Pierwszy bieg. Nie, to już całkiem lipa. O, tu już widać braki w tym udarze. Do twardych materiałów. Prawie nic nie wywierciło. Wiertło też nic nie jest. No cóż, sprawdźmy teraz rajobę. Jedziemy obok. Podobna sytuacja. Bardzo twardy ten beton. Ale tak ma być, tak trzeba przetestować. Nie ma sensu. To już jest maks. Wiertło też niezjechane, ostre. Porządne wiertło, ale jednak tutaj na to wygląda, że już wychodzą w braki tej mocy udaru. Dobra. Także moje już testy dobiegły końca. Ja swoją ciekawość już zaspokoiłem. Mam nadzieję, że waszą też, jak sami widzieliście. Rajoba i Parkside w sumie to samo. Chociaż ja, moja subiektywna ocena, że Parkside jednak jest mocniejszy trochę. Rajoba bardziej jest subtelna w tej mocy, nie wyrywa się tak. Parkside tak chce łapy wykręcać. Sami widzieliście, że raczej do twardych materiałów się nie nadaje, beton czy coś, ale cegła, silikaty, jakieś tam suporeksy, to jak najbardziej. I jeszcze cena. Tutaj mam akurat, mój kumpel ją kupił za 159 zł, bodajże samobody. I co tam jeszcze było? Samobody i walizka. A tutaj już było, trzeba dać około 260, 240 między 260 za tą rajobę. Oczywiście samobody. Także różnica jest dosyć duża w cenie. A w pracy to bardziej na plus. To mogę chyba polecić. To chyba jest jedna z najlepszych wkrętarek w tym całym Lidlu. Taki mały potworek. 50 Nm 45. A w pracy delikatnie na plus na tą. Także kończymy to porównanie szybkie i do następnego filmu.